Dzień dobry, witam was wszystkich gorąco raz serdecznie W uniwersytet ty wybierasz I wybraliście, oczywiście W ankiecie z poprzedniego odcinka Słuchajcie Odpowiedziało w niej 2093 osoby Także dziękuję wszystkim za głosy I wybraliście, że Niki założy kwiaciarnię W przyszłości 866 osób głosowało na kwiaciarnię 659 na klinikę weterynaryjną I 550 na sklep z odzieżą Także dziękuję wszystkim za głosy Zadecydowaliście I w związku z tym, że zadecydowaliście No to ja musiałem poczynić pewne czyny związane z tym, że Niki ma tutaj już teraz ten taki stolik do robienia różnych kompozycji kwiatowych i będzie się tutaj powoli w tym rozwijać. Nad tym będziemy się skupiać w dzisiejszym odcinku również. I jeszcze w domu zmieniło się kilka rzeczy, o których wam muszę powiedzieć. Po pierwsze zmieniła się mała łazienka, bo w końcu miałem trochę pieniędzy na to, żeby ją ulepszyć i wygląda teraz troszeczkę inaczej. Taradam. Zacznijmy od sobie od prysznica, bo ja miałem taką, taki świetny pomysł, że to szkło tutaj jest takie przesuwne, że ono idzie i można je zamknąć tu do końca i jest się wtedy w takim zamkniętym prysznicu i to jest świetnie. Świetnie wykorzystany ta, jakby, jeden, jedna kratka tej małej łazienki, bo jest ona no, mikroskopijna, więc to jest według mnie świetny pomysł, żeby udać, że to krzesło, to krzesło są, to taka szyba jest e, przesuwana tutaj. No i dalej w sumie mamy po prostu e, kibelek i umywalkę, tudzież zlew, jakieś pierdółki. Walentina dostała jeszcze stolik do. Rysowania. Co prawda jest ona duszą towarzystwa i raczej będziemy skupiali się w społecznych umiejętnościach. Jeszcze nie planuję tego, jaką ona będzie miała w przyszłości karierę i czym będzie się zajmować, ale chciałem ją otworzyć też na takie artystyczne rzeczy, bo uważam, że jak rodzice popychają nawet często dzieci do właśnie jakichś takich rzeczy artystycznych, muzyki plastycznych, takich rzeczy, no to bardzo rozwija kreatywność i tak dalej. Więc też kupiłem jej właśnie przy tego stylu kadrysowania skrzypce, żeby też sobie ćwiczyła. No poza tym to jest takie dziecko, no co ono ma w simsach robić, jak nie uczyć się. Obok schodów doszło jeszcze jedno pomieszczenie i postanowiłem, może mnie to będzie denerwowało, w sumie na pewno będzie mnie to denerwowało, ale mamy pralnie, mnie czasem denerwuje właśnie dodatek wielkie pranie, akcesoria, no ale dodaje to realizmu, więc mamy, co prawda jeszcze nie do końca urządzoną, bo więcej kasy nie mieliśmy, nie chciałem całej kasy, którą oni zarabiają wydać. I z zmian w domu to jest tyle, Pojawiły się jeszcze dwa nowe stroje w kasie dla dziewczyn, więc pozwólcie mi, że pokażę je wam. Valentina dostała taki mega letni strój, bo jest w sumie lato już u nas, u naszych simów. Ja nawet tego nie zauważyłem, więc mamy, proszę bardzo. Aniki, no nie ma do końca letniego stroju w sumie, ale też dostała fajny. Ten jest bardziej letni, a te, no te nie. Te na takie zimniejsze wieczory, chociaż tam w sumie też może być letni. Gdybyśmy te buty zmienili, to może je zmienię. O, te były fajne, gdyby się nie gliczowały. Albo takie sandausy. Mogą być. Nie narzekam. No i dostała też ten, w tym wygląda bardzo zimowo. To wiecie co, przeróbmy go na szybko, bo jednak jest lato, dlaczego by ona miała tak chodzić ubrana strasznie o lepiej. No wydaje mi się, że spoko i Uju w sumie też nie ma tego letniego stroju. Także widzicie, wszystko jest interaktywne na odcinku dzisiaj. No, lepiej. A, no i tak, dodatkowo jeszcze dałem cechy tutaj naszego, do naszego domu. Jest to cecha taka jak artystyczne gniazdko, znam, że to się może przydać w tej, tej umiejętności tworzenia kompozycji kwiatowych, chociaż nie wiem, bo to jest napisane, że to jest tylko dla malowania, pisania i stolarstwa, ale uznam, że no stolarstwo, no to w sumie te umiejętności, umiejętność robienia kompozycji kwiatowych też mogłoby się zaliczyć, może po prostu nie jest opisana. Cisza i spokój, no to rozwijać ogólnie mogą swoje umiejętności tutaj szybciej i doskonała akustyka, to dla muzyków umiejętności, więc Willowi może się przydać. Wstawiłem też dom z serii Uniwersytet do galerii, gdybyście chcieli sobie pobrać. I w komentarzu przypiętym pod tym filmem będą znowu podane mody, gdybyście chcieli sobie pobrać te modyfikacje, które w tym domu sami sobie cały ten dom pobrać, więc będziecie mogli w nim grać, gdybyście chcieli. Taki ode mnie prezent dla was. I z takich nowości to w sumie tyle. Dzisiaj mamy dwie rzeczy do zrobienia, już postanowiłem co zrobimy. Dzisiaj Niki w końcu idzie na rozprawę ze swoim, raczej nie swoim, a ojcem Walentiny. Będziemy się sądzić o alimenty i zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc ona dzisiaj sobie bierze po raz kolejny wolne w pracy. Szybka uwaga, nie udało mi się tego dnia tego zrobić. Jakoś zapomniałem, więc rozprawa jest przełożona na następny dzień, później to dopiero ogarnę. Tak dobrze mi się jakoś po prostu grało. Nie wiem, ale będzie. Także, żeby nie było. Po prostu jestem fajlem życiowym, a tak to wszystko spoko. Więc ona dzisiaj. Troszeczkę wcześniej, mam nadzieję, że nie mi się uda, wyjdzie z pracy, tak gdzieś 14, nie wiem, zobaczę jak to będzie wyglądało, czy, czy to jakoś bardzo zaważy na mojej ocenie pracy, zobaczymy. Dzisiaj również Will oświadczy się, tak w końcu, naszej Niki i będzie to tak, takie trochę inne, nie będzie to takie zwykłe, będzie to bardziej w sumie takie doświadczenie rodzinne, nie tyle takie bardziej dla pary. Ale uznałem, no, że Valentina nie będziemy jej zostawiać, jeżeli będziemy robić takie fajne rzeczy związane z Latem. Więc na spokojnie wszystko ogarniemy dzisiaj i ogarniamy się do wyjścia. Will ma pracę, on, on ma dopiero pracę o 18, więc on może się jeszcze tam ogarnąć. Niki idzie jeszcze spać, a ona idzie do pracy o 8, więc ona by mogła już wstawać i jeść sobie. Mało jedzenia mamy w sumie, więc będzie trzeba coś ogarnąć. Valentina. Valentina może iść do góry, się ogarnąć, w sensie siku. Pytaliście się, kiedy wróci Dalia. Słuchajcie, mam nadzieję, że w następnym odcinku rozwiążemy sobie sprawę z Dalią. Taki jest plan. Wiecie, jest dużo wątków strasznie w tej serii i trzeba to wszystko pogodzić, jednak. A niełatwo jest wszystkiego tak w jednym odcinku ubrać, no bo po prostu jest tego czasem za dużo i trzeba to jakoś rozdzielić, więc myślę, że zajmiemy się właśnie z Dalią. O, dostaliśmy awans teraz. O, to super. Więc powoli z wszystkimi wątkami będziemy się starali uporać. Na przykład, dzisiejszy ten wątek już z ojcem Walentiny się skończy. Ktoś tam zaczął kiedyś wcześniej. Wiesz, co, Will, ty w sumie? No, na razie możesz sobie pograć, a później weźmiesz, ugotujesz coś dziewcząt do jedzenia, bo tutaj nie ma za bardzo co gotować i to jest dosyć duży problem. Nie wiem, czy ty chcesz jeść tej kiepskiej jakości ciasto kokosowe, ale okej, okay, jeśli chcesz, to no okej. Okay. Uznajem ogólnie, że dla Valentiny mogła być spoko jakaś taka artystyczna, no mogła być jakąś freelancerką, coś w tym stylu, wiecie taką totalnie odpaloną, e, totalnie dziewczyną od rzeczywistości, bo ona już teraz jest taką trochę alternatywką, można powiedzieć. Więc to może być ciekawe, jeżeli to być taka po prostu, wiecie, oddalona w ogóle od rzeczywistości, wiecie, taką hipsterką by mogła być, czy coś w tym stylu. Jakoś tak to widzę w niej. Zobaczymy, taką buntowniczką hipsterką, ona nie będzie w ogóle pracy miała, tylko będzie tam sobie pracowała czasu czasu, będzie, wiecie, paliła jakieś różne dziwne substancje. I tak dalej. no tak to widzę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, co prawda, jak to poprowadza, ale no tak mi jakoś się to podoba strasznie. Dobra, ty idziesz do roboty. Ty jeszcze tego dorsza, to jest dorsz? Okoń. No, nie, nieważne. W każdym razie, i ona idzie do roboty zaraz. Aha, napisałeś mi, że mogę jej zmienić w sumie strój do pracy. I to jest dobra, dobra opcja. Tylko gdzie to by było? W końcu nie będziesz blondynką, gratulacje. Myślę, że tak może wyglądać do pracy. Jest tak elegancko, ale też nie przesadnie. Jako jakaś tam, wiecie, księgowa czy tam analityczka, no to myślę, że no, no, no tak okej, okay jest, nie? Nic szczególnego. Normalnie, podoba mi się. O, ogólnie też znowu podwyższyłem wagę Niki, żeby wróciła trochę do tej swojej poprzedniej wagi, bo wiem, że dużo osób było też za tym. Także będziemy mieć takie skoki wagi UNIKI. Będzie trochę mniej, trochę więcej i tak dalej. No i elegancko, ona może iść do roboty. Czemu nie idziesz? To Ci się nie wskoczyło. Idź, idź, dziewczyno, zobaczymy, jak gdzieś wyglądać. No i zdecydowanie lepiej chyba wygląda w tym stroju do pracy. Podoba mi się, mam nadzieję, że wam teraz też. Jeszcze w komentarzach mówiliście mi, żebym zespół Willa nazwał Old Days zwracając na to, że to są stare czasy, i w sumie może być. Niech będzie. No, a dzisiaj niestety Will, ty zostajesz słuchaj, panią domu, będziesz sprzątał, a raczej panem domu, też ci się należy nie zawsze. Ty idziesz w ogóle do pracy? Ty dzisiaj idziesz, jutro masz wolne. Okej, okay, ja bym chciał, żeby oni w weekend ogólnie, chociaż do weekendu jeszcze sporo czasu. No nie wiem, w ogóle to jak mówi nadzwyczaj się ubierz typie, żeby mnie YouTube tutaj nie zbanował. Może on za cztery dni będzie staruszkiem, czyli czwartek, piątek, Sobota, czyli on w następnym odcinku będzie, w sensie nie staruszkiem tylko dorosłym. Boże, no to dobrze się oświadczy. Ona za 6. U, no to myślę, że oni będą mieć pierwsze dziecko, jak już będą dorośli w sumie. Ale no te za ile dni będziesz na sto... za 6 dni też na światko będzie mieć. Podwój... Boże, ile urodzin nagle tu się tworzy. No nie. Will teraz musi w ogóle ogarniać logikę, więc to już mu nie będzie zbytnio po potrzebne, bo ten no, stół do sparingu jakoś nie, nie. Stół w sensie urządzenie do sparingu jakoś bardzo tutaj nie, teraz nie pomoże mu skoro z takim bardziej tajnym agencikiem, więc nie wiem, tutaj na razie mu postawię jakieś szachy. Strasznie w ogóle teraz narzekam na to, że mamy taki mały dom, bo postawić jakieś rzeczy tutaj upchnąć, to jest, w sensie on no, jest całkiem spory już teraz, ale czasem postawić takie rzeczy to jest sporo wysiłku. Ha! Skupił się chłopak i jak burza. Będzie miał ogarnięte wszystko do pracy, ale nie dostanie się awansu. Też zbieramy trochę kasy na, nie oszukujmy się, niki tutaj biznes. Nie wiem na ile, ile musimy uzbierać, żeby otworzyć to. Też nie chciałem, żeby to trwało mega długo. Chciałem, żeby do 20 odcinka mieć już tę kwiaciarnię, o której mówiliście, ale nie wiem, czy się to wydarzy. Zobaczymy, nie wiem ile sądzicie, że powinniśmy mieć pieniędzy, żeby to móc założyć, kupić w sensie działkę i wybudować coś. No trochę sporo. Piąteczka dla Valentiny. W sumie ty też jesteś ogarnięta, masz projekt do zrobienia, to nie postawić ci go tu, bo się nie mieści. Kurka wodna, postawić teraz projekt gdzieś, widzicie to jest problem. Chyba, że u góry gdzieś tam się, nie, no nie zmieści się nigdzie, albo tu. W sumie te rzeczy i tak z nich nie korzystasz, więc mogę to nawet sprzedać, bo na razie dzieckiem nie jesteś. A może mi się uda to tu postawić wtedy. Waga? Da się, to rób sobie rzetelnie. Bądź dobrą uczennicą, chociaż w tym wieku, bo później będę miał co do niej wątpliwości, mam co do niej taki e, inny plan. Także fizykuj się tu, to jakieś nie wiem, albo geografia, bo taka kula, układ słoneczny, to geografia, fizyka w sumie. A właśnie, jeszcze mamy kurka wodna, przecież koty i mamy do. Musimy w sensie zapobiec temu, żeby oni umierali w drzewie genealogicznym. To musimy iść na jakieś parceli, bo poczytałem sobie, że dzięki MC Comment Centerowi można zrobić tak, że na jakiejś parceli albo po prostu będziemy mieć jakikolwiek nagrobek i wtedy będzie można zaprzestać słabnięciu danego ducha, i wtedy ten duch zostanie w drzewie genealogicznym, czyli nie mamy w trybie wyposażenia, w sensie wyposażenia rodziny nagrobków? Nie. Ale fajny fotel. Wow, prawnicza kariera. Ho! Nie wiem, przecież mieliśmy nagrobki kotów naszych. Czy ja wysłałem za światy? Uuu, to, to by był błąd. Nie wiem, gdzieś, gdzieś pójdziemy po prostu i to ogarniemy. Nie wiem, Twierowie może mają jakieś nagrobki? Nie wiem, jaka, na jakiej parceli znajdę nagrobki. Cmentarz jakiś mamy? Nie mamy cmentarza. Nie wiem, pomyślę o tym jeszcze. Jest Niki, Will, ojej, to jesteś nieogarnięty, no dobra, pójdź sobie do tej pracy, to weźcie wy się w barbnicie, na szybko, tak przed wyjściem mała tutaj, Barbara. E, e, oczywiście przypominam, że mamy barabara bara z ryzykiem ustawione, więc chodźcie wy na barabara bara tutaj, e, będziesz miał chociaż ogarnięte towarzystwo, e, Niki też będzie zadowolona, a tak jak mówiłem, staram się w jednym odcinku jedno barabara bara wykonać, wtedy wiecie, dowiemy się chociaż, czy nasi Simowe są, wie, wiecie, taka wpadka, no też miło mieć taką, dlaczego by nie. To w ogóle powinieneś zacząć pisać pracę semestralną, na te studia bo ja się boję od ciebie. A już teraz są twoje ostatnie zajęcia, więc dzisiaj napiszemy sobie trochę tej pracy semestralnej. Dobra, on do robotki idzie, ty możesz zjeść. Mogę zrobić test ciążowy? Chyba nie chcę tego robić, ktoś to będzie miał niespodziankę. Dla mnie w ogóle taka figura, którą ma teraz Nick, jest tak świetna, ona tak dobrze wygląda. I widać, że ma pewność siebie dziewczyna. nabrała usiądź. No i będziemy pisać tą pracę semestralną. To jest chyba najważniejsze dla mnie. Zadanie na kursy. Praca semestralna. Nie tylko pisz pracę na kurs. Nie chcemy tego zawalić. To już jest naprawdę ostatnia prosta, żeby tego nie zawalić, więc uważam, że jak tego nie, za nie zawalimy, to będzie dobrze. I też zastanawiam się, co zrobimy, jak przestaniemy, jak przestaniemy być na studiach. W sensie, nie wydaje mi się, że chcecie, żebym z końcem studiów niki kończył tą serię. Wydaje mi się, że to seria dosyć wam się podoba, więc napiszcie czy kończymy tę serię czy nie, a jeżeli nie chcecie, żebym ją kończył, to napiszcie nazwę jaką byście chcieli tej serii mieć. Ogólnie to zapomniałem tego o tym, że mam iść na rozprawę sądową, to uznajmy, że ta rozprawa jest po prostu jutro i pójdziemy na to jutro. Dobra, masz swój projekt ogarnięty. Dobra, oddajemy pracę semestralną, bo jest zrobiona. Dzisiaj się udało nikim ją całą zrobić, posiedziała sobie do wieczora, jest spoko, mam nie... Jaką kliknąłem, czy ja z splagiotowaną? Jezu, mam nadzieję, że nie. Proszę nie. Matko boska, oby to nie było to. Aż sprawdzę to w nagraniu zaraz. Update, na szczęście nic się nie stało, jest dobrze. <laughs> idź się wysikaj, Zrób weź prysznic, ja w ogóle nie sprawdzałem czy ten prysznic działa i idź spać. Także zobaczymy, czy ten mój świetny pomysł według mnie działa czy nie. Działa, a ona nadal ma blond włosy. Cia. Dobra, Niki je to śniadanko sobie teraz i idzie zaraz na tą rozprawę sądową w końcu i zobaczymy co się okaże. Okej, okay. jak widzicie Niki wróciła zaraz parawę sądowej, wszystko się udało po naszej myśli. Niki dostanie alimenty od Ojca Walentiny. I słuchajcie, chciałem wam pokazać pewną opcję, która jest w MC Command Center, o której zapewne wielu z Was nie wiedziało, czyli możliwość, właśnie mienia alimentów. Więc nie będą to takie fajkowe alimenty z mojej strony, gdzie te alimenty są wysyłane, czyli ja sobie jakoś dodaję sztucznie. Nie. Mamy taką tutaj możliwość w MC Command Center zrobienia tego. Wchodzimy sobie w MC Command Center. Oczywiście link do tego moda będziecie mieć w opisie. A ja i tak nagram na dniach dodatkowy odcinek na temat tego moda i jego najciekawszych opcji, ponieważ to jest mod must have i też ma takie opcje, o których pewnie wielu z Was nie wie. Wyjdźcie sobie w opcję MCC opcję funduszy i tutaj macie płać alimenty pierwsze co to musicie zaznaczyć, że chcecie te alimenty płacić, automatycznie jest ustawione, że te alimenty nie są płacone ja sobie ustawię we wszystko, ponieważ jest napisane o rodzicach, jeżeli rodzice są w związku małżeńskim, w braku związku małżeńskiego, to jest troszeczkę inna sytuacja takowa, że ojciec z Walentiny nie mieszka z nią, ale też nie jest mężem Niki w żadnym wypadku, więc ustawiam wszystko bo nie wiem tak naprawdę tutaj ustawić i mam jeszcze procent alimentów, czyli ile procent będzie rodzic dany płacił, i nie wiem, dam sobie s, e, nie wiem, 100. To będzie taka jedna dziesiąta tego, co on ma. To może za dużo. 70 dam sobie tego, e, tych alimentów. No i te alimenty mają przyjść w poniedziałek, więc w następnym odcinku zobaczymy, czy to działa. Ta dam. Co, filozofia? Fajnie. Co? I teraz Niki idzie na studia, a my spotkamy się dopiero w sobotę, ponieważ wtedy. Będziemy szli na te całe randewu, slash oświadczyny slash. wyjście rodzinne. Tadam, tadam, tadam! Udało nam się ukończyć chociaż ten przedmiot, ten przedmiot na sześć, jedyny chyba. Także mamy ukończone studia, mamy wręczenie dyplomów jutro. O nie, a ja jutro umie mieć na plażę. A w ogóle oni robią barabara teraz, mi trochę im przerwaliśmy, ale nie wiem o której to będzie. Um... Ale, ale, ale dobra, mamy studia skończone, także jest, udało się, udało się, proszę bardzo was, słuchajcie, pięknie skończone studia, no i pamiętajcie o nowej nazwy dla tej serii, jeżeli chcecie, żeby ta seria nadal trwała. I widzimy się w sobotę. Powiem wam, że człowiek to nie pomyśli, szczerze, zupełnie, przecież można sobie w kalendarzu sprawdzić wydarzenie, ceremonii wręczenia dyplomów rozpocznie się o 10.10, .10, więc, więc chociaż wiem, o co chodzi, tak jest tego plus. I idziemy dzisiaj, słuchajcie, gdzie idziemy? Idziemy na plażę, bo jest lato piękne, jest gorące, jest upał straszny, więc będziemy dzisiaj pływać. Will, a on jeszcze śpił, jest po pracy. Will zabierze swoją gitarę, słuchajcie. I... Wyśpiewa serenadę naszej Niki. To będzie piękne, romantyczne. Będę sobie budować zamki z piasku, pływać w oceanie. Więc myślę, że to jest naprawdę fajne i romantyczne. I taki och, sposób na to, żeby oświadczyłem tutaj, wiecie, nad, nad zachodem słońca jakimś garnąć. Tak mi się wydaje. No, najpierw ona ukończy te swoje studia, jako jedyna tutaj w tym e, domu. E, słuchajcie, jeszcze zaczęłam nią robić te wiązanki kwiatowe, już ma kilka i osiągnęła już nawet prawie trzeci poziom chyba w tym. No, widzicie, także elegancko. Jaki ty masz strój wizytowy? Ja nawet nie pamiętam, czy ty się, czy on się nadaje jakiś. Chociaż ty nie będziesz w swoim specjalnym, jakimś innym stroju szła, więc e, nie przejmujesz się tym jakoś bardzo. Uwaga, dziesiąte dziesięć. Ceremonia wręczenia dyplomu zaraz się rozpocznie. Czy chcesz wziąć w niej udział? Oczywiście, że chcę. O! przynosi nas, czyżbyśmy. Ona pewnie wyjdzie tylko i rzuci dyplomem. Przecież ja, ja to pamiętam, jak to wygląda. Jej! No fajnie, że masz blond włos. aaa, Umrę. No nic. Czy mogę wziąć udział? O, wow, o, Co tu się dzieje na tych studiach? Weź udział. Weź udział? Mhm. Czy nie weźmiesz udziału? O, z Vanesą się spotkałaś. Cześć, dziewczyny. Jak się cieszę, Vanesa chyba też kończy teraz studia. Więc tak, zadowoleni jesteśmy. Jej. No idźcie! Nie wiem, no może cały czas tak cieszyć. Do 13 poczekam, Max. O, weszła. Jej! Udało się! Gratulacje, Nikki. Tyle przeżyłaś podczas tych studiów. Słuchajcie, i to miał być. To miał być oryginalny moment, w którym skończymy tę serię i w tym momencie ja daję wam wybór. Wejdźcie na Instagram, jeżeli widzicie ten odcinek. Tam jest pytanie, czy kończymy serię Uniwersytet Wybierasz z odcinkiem kończącym Uniwersytet Przedniki, czy nie. Wiem, że polubiliście bardzo tę serię i dlatego daję wam wybór. Naprawdę, to jest wszystko, tak jak zawsze zresztą w tej serii, zależne od was. A teraz idziemy na plażę oświadczyny, wio! No, hi, beach, witamy w Sulani, przebierajcie się wszyscy w swoje stroje do pływania, nawet nie ma innej opcji i idziecie po prostu w wodę na razie, mamy piękne leżaki, wszystko jest cudownie i ślicznie, e, więc zapraszam was, nie wiem, e, pływajcie tutaj razem, możecie tutaj płyń tutaj o, rekreacyjnie razem, o, czekaj, może Niki tutaj to zrobiłem, bo ona jest jednak, o. Proszę, idźcie, 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 lećcie, to ma być piękny dla was dzień odpoczynku. O, jak fajnie biegną, jak jakiś ten, słoneczny patrol. I pływamy, tak, zrelaksujcie się, ludzie moi kochani. No i dzisiaj będziemy tutaj aż do zachodu słońca, O, ojej, Valentina jak wolno pływa, a Will szybko, bo on ma jednak rozwiniętą tą sprawność fizyczną bardzo mocną. Ochlapią, pobawcie się, pobawcie się, jakoś niech to będzie fajnie wygląda. O, Niki już tam leci na pływanie po całym oceanie, nie boją się, to jest w ogóle tak pięknie, jedyne co jak mówiłem, najwięcej mi się w tym świecie, te w sensie w tym dodatku podoba ten świat, sulanie jest śliczny, a Walentina chyba się zmęczyła, to wiesz co, jak ty się zmęczyłaś, to sobie usiąść na, na tym tym, na tym pontoniku, o ta weszła sobie, <laughs> widzę, że studenci, popularna destynacja dla studentów, nie pływaj sobie, tylko wiesz co, ochlap idź go ochlap. To jest też trochę wasz czas, bo jednak wy tutaj w największym przypadku razem przyjechaliście. I tu o to chodzi, żebyście sobie pogadali. Okaż mu czułość. Szkoda, że nie możecie się, nie wiem, kurde. <laughs> możecie zapomniałem o tej interakcji pozować w wodzie. O, może zapomniałem, zapomniałem. O jakie to jest słodkie. Dawajcie buziak w wodzie, buziak w wodzie, buziak w wodzie. Możecie się w końcu pozować w tej wodzie, uda wam się. O! Boże, 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 Bożenko! Jakie to jest piękne! Ooo, nie mogę za bardzo na to spojrzeć, ale to było cudowne. Dobra, idźcie. Czy możecie w trójkę budować sobie ten zamek z piasku? Budujesz B z piasku z... i Will? Aha, tylko z Willem możesz. To wiesz co? To zrób tak. Buduj z Valentiną, a Will w tym czasie pójdzie sobie do łazienki. To pierwsza rzecz. I może zrobi e, jakiś obiad, zanim ono ogarnie, to to na spokojnie. Weźmy sobie hamburgery wegetariańskie, zróbmy. E, a ty z Walentiną zbuduj ten sam ekspresku. Niech to też będzie wiecie, dla niej e, jakiś plus dla Walentiny. Idzie ona? Mhm. Uh -huh. Może do niej dołączyć jakoś? Dołącz do budowania, rzeźby. Taram! Yeah! E, to jest taki chillowy bardzo odcinek, no bo jak widzicie tutaj, jednak. Taka rodzinna, wiecie, takie rodzinne spotkanie. Wszystko się nagle zaczęło układać, więc no, wow, mi się mega podoba. Tutaj jest są jakieś grillki robione, zaraz nie sobie zjedzą, no i na sam koniec będą piękne oświadczyny gdzieś tutaj na, na, na zachód słońca, nie wiem, gdzie jest słońce na razie u góry. Możecie łódką jeszcze w sumie potem popływać, też było fajne. O żółwika zrobiłyście. <laughs> Jej, piękny. To usiądźcie sobie tu razem w sumie. Możecie razem i poczekajcie na jedzonko, które się pokazało właśnie teraz. Wiem, że nie jesteście w sumie mega głodni, ale trzeba mieć zaliczony obiad, prawda? W ogóle zauważyłem, że Will ma strasznie nierealistyczną budowę ciawic, jaki on ma tutaj, taką, no to jest przesada w do jego tutaj obwodu klatki piersiowej, w sensie, klatka piersiowa to jest przesada. O, koleś pożyczył, słuchajcie, nasze hamburgery. Może wiesz to schowajcie, Wil. Will. Dobra, w sumie na razie nie jest to dobry pomysł, żebyście na łódkę szli, bo wiecie. Pamiętam. O, ktoś nam zabrał to. Hmm, kajaki nam zabrali. <laughs> tu jest jeszcze jakaś łódka. O, tu jest jeszcze jakaś. Nie możecie tego razem zrobić. No way. Nie wiem, co oni jeszcze by tu mogli porobić. Tutaj jakieś rzeczy tu się nie dzieje: żadne święto, więc nic takiego nie możemy zrobić. No, najchętniej bym chciał ogarnąć tą łódkę. No ja też nie ma, że razem to mają robić, więc wiecie co, oni niech sobie tutaj na razie podejdą razem. To trochę czasu im zajmie, wiecie, to jest całkiem sporo. Będą biec. I ty na razie weź się wyleguj tutaj. Dobra, to ty teraz jak ona sobie żegluje, to stwórz rzeźbę z piasku z Walentiną. No i zaraz będziemy robili też zaręczyny, więc Valentina tam się będzie bawić sama ze sobą. On na razie trochę z nią spędzi czasu. Niki, co ty? Zosnęłaś sobie midulko. No dobrze, zdrzemnij się na tę chwilę po jedzeniu, trzeba się ze zdecydowanie. I zaraz, nie wiem, gdzie możemy pójść, tu jest jakieś ładne miejsce w sumie, o, tutaj, albo, nie wiem, nad wodą gdzieś, jest dużo fajnych miejsc tutaj, w, możemy, w których się możemy tak naprawdę oświadczyć, albo tu nad tą lagunką taką piękną, o, nie wiem gdzie, albo na tym mostku, ojej, albo tu, tutaj, nie, nie, nad tym mostkiem, dobra, e, teraz tak, Will, podejdźcie tu, Niki, podejdźcie tutaj, nie wiem, jak ty podejdziesz, czy podpłyniesz, e, o, mam dyplom z uniwersytetu. No, podpłyniesz. A ty mała po prostu się pobaw gdzieś tutaj w pobliżu też, więc tutaj sobie weź stwórz... Bo, pobaw się po prostu w piasku. Na tym mostku to będzie wyglądać pięknie po prostu. A ty co, płyniesz czy biegniesz? Biegniesz, no to trochę ci zadajmy zanim tu niki dojedzie. Dobra, teraz tylko nie odejdź stąd. Proszę o ja ciebie. Nie mogę go kliknąć. No, 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 mówiłem ci, że nie masz nie odchodzić. Czekaj, niech tu niki podejdzie. Ty podejdź tu, ty podejdź tu. I uwaga, słuchajcie, kochani. Will wyjmuje ze swoich spodenek. Uwaga, pierścionek oświadczynowy. O nie, myślę, że to zrobicie tutaj. No, niestety. Bardziej w wodzie. No, też może być pod mostkiem. Także uwaga. wykopam na chwilę. O, na tle wodospadu, Cudownie. O, Boże, klęka w wodzie, czekajcie. Tak, to zróbmy taką piękną tutaj scenerię. Taram. O, udało się. Yes. Pięknie. Ale jestem zadowolony. Najromantyczniej ever, jak mogło być, także mamy, słuchajcie, ojeju, jaki tutaj był look na Niki, e, dół, nieważne, w każdym razie mamy naszą piękną parę, która aż sobie e, która tutaj, ale słodcy która jest zaręczona, niedługo będziemy robić ślub, jeszcze nie wiem kiedy ale, no, w pewnie w przyszłych odcinkach. Oczywiście, jeżeli zagłosujecie za tym, żeby ta seria została na kanale i podać jakieś fajne nazwy, które mogą się pojawić. A póki co, dziękuję wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, mam że ten odcinek wam się podobał, to jest chyba mój ul ulubiony odcinek tej serii, serio. wszystko mi się w nim podobało, taki interesujący był. Także dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym, do zobaczenia i cześć!